Chciałem przede wszystkim najszczerzej powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam okazję się spotkać. Jest tutaj wiele twarzy, które znam, wiele twarzy, których dawno nie widziałem. Sporo także osób, które widzę pierwszy raz i każdą z tych osób, każdą z kategorii witam równie serdecznie. Program najbliższych 3 dni jest bardzo bogaty. Będą mieli Państwo możliwość wziąć udział w spotkaniach, w wykładach, prelekcjach, dyskusjach. Dzisiaj wieczorem w koncercie, w pokazach filmowych. Mam nadzieję, że będzie to czas, który uznają Państwo za wartościowy, dobrze spędzony, interesujący. Chciałem wszystkich powitać nie tylko w imieniu Stowarzyszenia Obywatel Obywatelem i Kwartelnika Nowy Obywatel i swoim, ale także wszystkich partnerów tego wydarzenia, czyli przede wszystkim Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, które nas tutaj gości. Bardzo serdecznie dziękuję dyrekcji Centrum, że umożliwiła nam tutaj zorganizowanie takiej imprezy. Kasia Stewczyka, bez której nie byłoby na przykład dzisiejszego koncertu. Bardzo serdecznie dziękuję tygodnikowi Solidarność, poruszającemu kwestie związkowe tak bardzo nam bliskie. Jest to kolejny partner. Spółdzielczym Mediom Wnet, które są partnerem medialnym i które będą w najbliższych dniach przeprowadzać sporo relacji na falach Radia Wnet. Bardzo dziękuję także spółce, firmie DotFilm, która realizuje transmisję wideo, którą będziemy mogli w takich paczkach oglądać na stronie Nowego Obywatela, a także, jeśli coś mówię źle, Szymon zaraz mnie poprawi, także dzienne podsumowania filmowe z wydarzeń, które tutaj miały miejsce, także z kuluarów, będzie można zobaczyć właśnie na stronie naszego kwartelnika. Bardzo serdecznie również dziękuję zespołowi stowarzyszenia, który pomagał nam tutaj przygotować całą tą imprezę. Zaprzyjaźnionym spółdzielniom, spółdzielni socjalnej ISSA i spółdzielni socjalnej PRANA, które zadbają o nocleg i wyżywienie dla gości. Naszemu koledze Marcinowi Gwardzie, który przygotował, jest głównym twórcą filmu, który będziemy mieli okazję, który będą Państwo mieli okazję jako pierwsi na świecie obejrzeć już niedługo, filmu Pogotowie Obywatelskie. Skoro mowa o filmie, to nie można nie podziękować Federalnemu Rządowi Szwajcarii, który zdecydował się wesprzeć taką imprezę, a także parę innych działań naszego stowarzyszenia. Przy tej okazji także ciepłe słowa dla firmy Corys, która jest operatorem tych środków, która pomaga nam w realizacji działań ze środków właśnie helweckich. I teraz pewnie jest ten moment, w którym powinienem o kimś zapomnieć. Przede wszystkim właśnie zapomniałbym o najważniejszych osobach, chociaż tak naprawdę są to osoby, o których od paru dni myślę cały czas, czyli o państwu, czyli o osobach, które są w tym wszystkim najważniejsze, które postanowiły wziąć udział w tym obywatelskim święcie, posłuchać, powymieniać się swoimi doświadczeniami, także wiele z Państwa powiedzieć coś tutaj z tej sceny, więc wszystkim, którzy zdecydowali się tutaj przyjść i spędzić z nami te 3 dni, bardzo serdecznie dziękuję, witam ich, mam nadzieję, że poza tą częścią ze sceny będziemy mieli także okazję spotkać się, porozmawiać w kuluarach, podczas posiłków, podczas koncertu.